Na dworcu głównym we Wrocławiu przedstawiciele Kolei Dolnośląskich dziękowali swoim pasażerom za to, że wybierają właśnie ten środek lokomocji. A o tym, że jest to coraz częściej wybierany środek transportu, świadczą statystyki. To jest duża liczba i ta liczba gwałtownie przyrasta, bo jeszcze 4 lata temu jeździło Kolejami Dolnośląskich 2 miliony pasażerów, w tej chwili rocznie przewozimy już 10 milionów. W bardzo dobrych, wręcz komfortowych warunkach. Ja myślę, że Kolej Dolnośląska spowodowała też to, że ludzie, którzy odwrócili się od kolei ze względu również na standard przewozów, na opóźnienia, na jeszcze inne uwarunkowania, z powrotem na kolej wróciło. 40-milionowy pasażer Kolei Dolnośląskich jedący relacją Jelenia Góra-Wrocław został szczególnie wyróżniony. Otrzymał on voucher na przejazdy kolejami, a dowiedział się o tym w pociągu. Mam dreszcze, trochę się trzęsę z nerwów. No jest to piękne uczucie. Cieszę się, że mogę takimi pięknymi pociągami jeździć codziennie do pracy. Paweł Usinowicz jest stałym pasażerem Kolei Dolnośląskich, dlatego ten voucher wykorzysta już w najbliższym czasie. Dokładnie, będę codziennie jeździł pociągami do pracy. Myślę, że też w inne rejony Dolnego Śląska, wycieczki. Zbliżają się święta, będzie można gdzieś pojechać do Pragi ewentualnie. No jestem bardzo zadowolony. To jest 40-milionowy pasażer, natomiast tak jak mówiłem w pociągu, zapraszam już, mam nadzieję, że w przyszłym roku to już będzie 50-milionowy pasażer. Koleje Dolnośląskie się nie zatrzymują, cały czas jadą do przodu. Priorytetem Kolei Dolnośląskich jest rzetelna obsługa pasażerów oraz podniesienie komfortu podróży, a w tym pomaga nowoczesny tabor i dobrze wyszkolony personel. Wszystkie działania Kolei Dolnośląskich koncentrują się na zmianie postrzegania regionalnego transportu kolejowego.